Cześć wszystkim, z tej strony Artur i dzisiaj zapraszam Was na ćwiczenia w bólach dolnego odcinku kręgosłupa. Są to ćwiczenia dla każdego, bardzo bezpieczne, dlatego każdy może je wykonać w domu. Jeżeli poczujesz jakiś dyskomfort lub ból w którymś z ćwiczeniu, zaprzestaj tego ćwiczenia. Tak samo przy rozciąganiu, jeżeli będziesz czuł więcej niż rozciąganie, czyli jakiś dyskomfort w mięśniu, też możesz pominąć to ćwiczenie. Ćwiczenia w serii będziemy wykonywać po 10 powtórzeń, a rozciąganie będziemy przytrzymywać po 30 sekund. Dlatego już zaczynamy. Będziemy kłaść się na matę, na plecach, nogi zgięte w kolanach. I pierwsze, co będziemy robić, jest to rotacja naszej miednicy, czyli robimy wdech i z wydechem dopinamy, napinamy mięśnie brzucha, przekręcamy miednicę w naszym kierunku, dociskamy odcinek lędźwiowy do podłoża i rozluźniamy. Jest wdech, wydech, rozluźnienie, wdech. Wydech, trzy, pracuj z własnym tempem, cztery, czuj jak napinają się twoje mięśnie brzucha, pięć, poczuj jak lekko przy rozluźnieniu odnosimy nasz dolny odcinek kręgosłupa od podłoża, a przy spinaniu mięśni rozluźniamy. Ostatni 10 możemy przytrzymać na 10 sekund w górze, czyli setnie to pośladki i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i opuszczamy pośladki do dołu. Teraz wyprostujemy naszą lewą nogę. Stopa zatarta do ciebie. I z wydechem będziemy unosić nogę wysoko do góry, tak jak tylko możesz. I wdech, opuszczamy. Wydech, góra. Wdech, dół. I wydech. I wdech. Dwa. Trzy. Poczuj jak przy
przyłączeniu nogi napinają się również mięśnie brzucha. Staram się mieć spięte mięśnie brzucha przez całe doćwiczenie tak, że twój dolny odcinek kręgosłupa nie odrywa się od podłoża. I wydech, góra, wdech, powrót. Mamy 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zmieniamy już nogę i idziemy znowu do góry. Raz, stopa flex. 2, unieś nogę jak najwyżej możesz. 3, 4, 5, 6, 7. Miej przeklinioną dolny odcinek kręgosłupa do podłoża. 8, 9 i 10. Przechodzimy już do kolejnego ćwiczenia, bardzo fajne na nasze mięśnie brzucha. Będziemy unosić nogi do góry. Nogi zgięte 90 stopni w stawach biodrowych, 90 w stawach kolanowych. Stopa flex. Przyklejony ten dolny odcinek kręgosłupa do podłoża. Nie powinien on się tutaj wam odrywać. I wydech. Opuszczamy nogę. Wdech. Powrót. Wydech. Tu. Wdech. Powrót. Dwa. Przyciągnij nogę znowu do siebie,
Teraz odkładamy naszą lewą dłoń na podłoże, otwieramy nasz bark na 90 stopni, wdech i wydech. I robimy rotację w naszym tułowiu. Noga idzie do prawej strony, a odkręcamy naszą głowę do lewej. Poczujesz fajne rozciąganie tutaj w dolnym odcinku naszego kręgosłupa. Czujesz bardzo fajne rozciąganie w naszym pośladku. Często napięcia w pośladku mogą dawać przeciążenia w dolnym odcinku kręgosłupa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby rozciągać tamte mięśnie również. I ostatnie 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy. Zmieniamy stronę. Wdech, wydech. Idziemy do góry i trzymamy tutaj 30 sekund. Fajne ćwiczenie dla naszego pośladka, żeby je rozciągnąć. Przytrzymaj 30 sekund. Staraj się z każdym wydechem pociągnąć nogę coraz bliżej do siebie i 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i opuszczam. Będziemy się już przekładać na naszą klatkę piersiową. Przekładamy się na klatkę piersiową.
No i kładziemy głowę na naszych dłoniach, dłonie zgięte. I będziemy zaczynać od wyprostu jednej nogi w górę i wracamy. Wydech, góra, wdech, powrót, wydech, góra, wdech, powrót. Ruch tutaj, jak widzisz, jest nie za duży. Nie możemy tutaj odrywać miednicy od podłoża. Czyli trzymamy tutaj tą miednicę na podłożu. Luz jest tylko tutaj z pośladka, z biodra. I wydech. 5, 6, 7, 8, 9. 10 i zmieniamy nogę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9 i ostatni raz, 10, opuszczamy nogę, już teraz ręce wzdłuż siebie i na wdechu możemy znosić klatkę piersiową do góry, wydech, opuszczamy, wydech, góra, wdech, powrót. Tyle. Do góry. Nogi trzymamy na podłożu. I do dołu. 3. 4. 5. 6. 7. Głowa patrzy. Tu nie zadzieramy głowy wysoko do góry, żeby nie obciążać naszego odcinka szyjnego. 9 i ostatni. 10. Przytrzymajmy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy. Przenieś ręce. Dłonie swoje pod barki, ręce blisko tułowia i teraz będziemy wykonać takie wygięcie McKenzie'ego. Robimy wdech, idziemy do góry, wydech, powrót, wdech, góra, wydech, powrót. Szerokość naszych dłoni ustawiamy
dłonie, łokcie i ramiona w jednej linii. I tutaj wspinamy mięśnie brzucha tak, żeby nie puszczała nam ta miednica, czyli nie zaokrąglamy pleców, zetnij mięśnie brzucha i będziemy tutaj robić wydech. Unosimy rękę i nogę do przodu, wdech, powrót, wydech, zmiana strony, wdech, powrót, wydech i wdech, powrót. Dwa. Trzy. Jest to tak zwana pozycja dziecka. Czoło kładziemy na macie, rozluźniamy nasze ramiona, czujemy jak nasze ramiona dociskają się do podłoża, rozluźniają się całkowicie, całe napięcie z naszych pleców i zostań tutaj przez minutę. Możesz zamknąć oczy. Staraj się skupić na oddechu, koncentruj swój oddech w dolne odcinki kręgosłupa. To pozwoli Ci rozluźnić nasze mięśnie tam.
ostatni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Wychodzimy z pozycji. Możesz już usiąść na macie. Kochani, jest to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że poczuliście trochę, że poruszyliśmy ten nasz kręgosłup, porozluźnialiśmy go. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadawaj je w komentarzu, a ja przesyłam Ci dużo pozytywnej energii. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się filmik, to daj lajka oraz subskrybuj mój kanał. Jeśli jesteś z Wrocławia i poszukujesz fizjoterapeuty, który odpowiednio dobierze terapię dla Ciebie, skontaktuj się ze mną telefonicznie. Pozdrawiam.